W Zespole Szkół imienia Wincentego Witosa w Jasieńcu 12 kwietnia odbyła się konferencja pod hasłem Kreatywność, Przedsiębiorczość, Przyszłość. Przeprowadzono ją w ramach obchodów Europejskiego Roku Umiejętności ogłoszonego przez Komisję Europejską. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na wartość kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych poszukiwanych na szybko zmieniającym się rynku pracy. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, mam wielki zaszczyt powitać Państwa w aurze Zespołu Szkół imienia Wincentego Witosa w Jasieńcu. Szkole, która ma swoją historię i tradycję, a w środowisku jasienickim funkcjonuje od 1945 roku. Przez te lata szkoła wykształciła wiele pokoleń młodzieży. Absolwenci naszej szkoły pracują nie tylko na ziemi mazowieckiej, w naszej małej ojczyźnie, ale w całej Polsce, a także poza granicami kraju. Nasi absolwenci prowadzą specjalistyczne gospodarstwa rolnicze, sadownicze, własne działalności gospodarcze, zajmują stanowiska kierownicze oraz wysokie stanowiska urzędnicze. Sprawdzają się jako pracownicy pracujący w zespołach. Szkoła zmienia się na przestrzeni lat. Współpracujemy z wieloma instytucjami, które objęły patronat nad naszymi kierunkami kształcenia. Mamy podpisane umowy współpracy z przedsiębiorcami, urzędami, pracodawcami. Organizujemy praktyki i staże dla uczniów krajowych i zagranicznych. Kreatywność i przedsiębiorczość to kompetencje szczególnie pożądane na rynku pracy i budujące pozytywny wizerunek osobisty człowieka. Uczniowie naszej szkoły mają wiele możliwości, aby tę kreatywność rozwijać. Stąd też dzisiejsze spotkanie oraz debata Kreatywność, Przedsiębiorczość, Przyszłość. Aby podsumować projekty i możliwości, jakie daje Zespół Szkół w Jasieńcu swoim uczniom i nauczycielom. Nie bez kozery mówimy w tym roku o umiejętnościach praktycznych, ponieważ Unia Europejska uznała rok 2023 jako rok umiejętności. Słowami Urszuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, musimy o wiele bardziej inwestować w kształcenie i szkolenie. Należy położyć większy nacisk na współpracę z przedsiębiorstwami, ponieważ to one najlepiej znają swoje własne potrzeby. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której umiejętności kandydatów będą odpowiadać potrzebom firm. Musimy jednak również zachęcić do wejścia na europejski rynek pracy pracowników z innych kontynentów, posiadających odpowiednie umiejętności, które są przydatne z punktu widzenia firm i ożywiają wzrost gospodarczy w Europie oraz na rynkach lokalnych. Kształcenie zawodowe. Uczniowie w technikum, oprócz tego, że uczą się przedmiotów ogólnokształcących, tak samo jak to wygląda w liceum, bo zdają taką samą maturę, nie ma innej matury dla uczniów liceum, dla innej nauczniów technikum, to dodatkowo mają jeszcze zajęcia z tak zwanego kształcenia zawodowego. I to kształcenie zawodowe również jest podzielone na część teoretyczną i część praktyczną. I jest to proporcja 50 na 50. Czyli zajęcia praktyczne nie mogą stanowić mniej niż 50% wszystkich zajęć w kształceniu zawodowym. Jeśli chodzi o to oczekiwania pracodawców, one dzielą się nam na te kompetencje twarde, które właśnie dzięki szkołom zawodowym uczniowie mogą pozyskać, czyli branżowa wiedza, ta fachowa, adekwatna do tego, co jest potrzebne na stanowisku i to właśnie dzięki tym współpracom z pracodawcami uczniowie mają szansę pozyskać. Przede wszystkim też to doświadczenie, które dzięki praktykom uczniowie mogą zdobywać. Znajomość języków obcych, no i te dokumenty potwierdzające jakieś kursy, tak, zaświadczenia odnośnie, czy dyplomy odnośnie wykształcenia. Bo wiadomo, że tak naprawdę to szkoły mają możliwość właśnie tej nauki też praktycznej dzięki to, o czym tutaj zostało już powiedziane, dzięki praktykom. I przechodząc już do zawodów w przyszłości, tak jak Państwo
na slajdzie widzicie. Tutaj wytypowałem takie, które też literatura wypracowała z opinii osób również i naszej też. Najczęściej pojawia się branża IT. Z czym to jest związane? No można na lewą stronę spojrzeć, z czym to jest związane, tak? Z techniką jest to związane, drodzy Państwo. Rozwój technologiczny, czyli nowinki techniczne, to nie jest w przeciągu lat, to nie jest w przeciągu, że tak powiem, kilku lat, tylko to jest w przeciągu miesięcy, tak? Czyli te wszystkie nowinki technologiczne, które pojawiają się na rynku, sprawiają, że zawodami przyszłości właśnie najczęściej będzie się prezentować to w branży IT. I mamy tutaj specjalistów do spraw IT, logistyków, programistów. Tu akurat jeszcze branża medyczna wytypowana, graficy komputerowi. Jeszcze tutaj wytypowałem z takiego biuletynu, który jakiś czas temu wpadł mi w ręce w pracy, trzy takie zawody w przyszłości. Etyczny haker jako ekspert bezpieczeństwa sieci komputerów, doradca influencerów i pilot kosmiczny. To jest zaplanowane, drodzy Państwo, do roku 2050. Wydaje mi się, że to jest taka ciekawostka, prawda? Szanowni Państwo, reprezentuję SGGW, dokładnie Wydział Ekonomiczny, a jeszcze dokładnie Instytut Zarządzania. No i cieszę się też, że na sali spotykamy również naszych absolwentów, którzy już działają zawodowo, reprezentują także naszą szkołę już w tej swojej dorosłej pracy zawodowej. Szanowni Państwo, ja na co dzień od strony pracy badawczej zajmuję się właśnie wykorzystaniem technologii cyfrowych, bardziej w agrobiznesie. Też realizuję projekty. Jeden z takich ostatnich projektów to wykorzystanie technologii blockchain w łańcuchu żywnościowym, dokładnie w łańcuchu produkcji wołowiny, ale również kolejny taki fajny projekt, który my się szczycimy również jako instytut, to wykorzystanie sieci neuronowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym. Także my też wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom rynku pracy i całej tej rzeczywistości. Wiedza tak naprawdę bazuje na pewnych danych faktualnych, takich, które po prostu my odbieramy. Ja muszę Państwu powiedzieć, że w swoich projektach badawczych te dane zbiera za pomocą czujników, sensorów, responderów. I to jest rzeczywiście big data, tak? Tutaj też widziałem odniesienie właśnie do również big data, bo faktycznie z tym się musimy na co dzień zmierzyć. Projekt na 5 milionów, umiejętności, kwalifikacje i praca, organizowany w latach 2018-2020. Był to projekt dla około 60 uczniów. Też tutaj macie Państwo przegląd tych tematów realizowanych w szkole. Podkreśliłam tą ostatnie szkolenie i ostatnią kwalifikację, którą uczniowie mogli nabyć, odnosząc się też do sprzętu, który tam stoi, bo to było właśnie programowanie i obsługiwanie procesu ruchu 3D. Kwalifikacja wprowadzona do zintegrowanego rejestru kwalifikacji. Więc uczniowie, ale również nauczyciele uczestniczyli w tym szkoleniu, którzy zakończyli szkolenie, przystąpili do egzaminu, uzyskali kwalifikację właśnie wpisaną do tego zintegrowanego rejestru, więc tak naprawdę uczniowie wyszli z dodatkowym, no powiedzmy, wykształceniem, z dodatkową kwalifikacją, tak? To jest kwalifikacja funkcjonująca w tym systemie ZTK, są traktowane tak naprawdę jak kolejny kierunek, tak? Więc będąc w szkole zrobili sobie dodatkową kwalifikację. Między szkołą a pałacem mała wieś. Co moglibyśmy zrobić więcej? Co moglibyśmy zrobić więcej, tak żeby to przyniosło korzyści zarówno dla naszych uczniów, jak i dla pana firmy? Jak uczniowie odnajdują się na praktykach zawodowych? Czy zostają w firmie, czy powracają do firmy? Jak pan to widzi? To w sumie pytanie może być dwie sprawy. Co my moglibyśmy zrobić więcej dla wspólnot uczniów, dla szkoły, żeby jeszcze bardziej zainteresować naszą ofertą i pokazanie miejsca jako ciekawego obiektu do dalszego rozwoju zawodowego, czy jako miejsce na pierwszą pracę. Uważam, że uczniowie ze szkoły miesiąców przychodzą dobrze przygotowani, zaangażowani i spora część z nich ewentualnie zostaje na dłużej w naszym obiekcie. Natomiast uważam, że ze względu na nasz planowany rozwój chcielibyśmy jeszcze bardziej tutaj zachęcić do pozostawania na
ramach naszego obiektu. No, właśnie przy rozmowach z kandydatami do pracy. Czego oczekuję? Myślę, że nie do końca kompetencji FAP, umiejętności FAP. Dlatego jak już było mówione, to się zmienia co chwila. My musimy chcieć się uczyć. Czyli, a poza tym nam też w naszym zawodzie, mimo że to szeroko rozumiany księgowy, ale zobaczcie, to jest kontakt z ludźmi. To jest umiejętność pracy w grupie, czyli bardzo duże kompetencje miękkie. Tak jak myślę, tutaj wszyscy prelegenci, jak i młodzież, myślę, że się zgodzimy z tym, że w tej chwili potrzebne jest właśnie techniczne wykształcenie. Dużo praktyki, wiedzy takiej technicznej. Widzimy to na różnych statystykach danych. Brakuje nam specjalistów, inżynierów, mechaników, budowlańców. Jest to taka typowa wiedza techniczna. Jeśli chodzi o to techniką w Jasieńcu, myślę, że dało tutaj mi duże możliwości. W tamtych czasach były już używane praktyki w firmach, w instytucjach. Były również prace dyplomowe na zaliczenie tej części technicznej, żeby uzyskać tytuł technika. Trzeba było wykonać odpowiednią pracę dyplomową. Praca się wybierała, bo się stosowało, na ambasadzie, jak pamiętam. Ale było dużo takich rzeczy praktycznych. Ta wiedza praktyczna, mówię szczerze, i tutaj nie potrzeba żadnych, tutaj myślę, że kombinacji, że ta praktyka w życiu codziennym jest bardzo, bardzo ważna. Ja mogłabym polecić, bo tak naprawdę już zostały mi ostatnie tygodnie zamknięte Opusza Mury. 4 lata to było coś po prostu bardzo pięknego. Jeżeli chodzi o dodatkowe umiejętności, które mogą zdobyć tutaj w tej szkole, to z takich najważniejszych obecnie, które uważam, że bardzo chętnie i bardzo często będę wspominać, to na przykład to, że gdy udało mi się w programie Mazowsze dla uczniów szkół zawodowych otrzymać stypendium. To stypendium było oczywiście dodatkowe. Była to kwota ponad 5000 zł i tak naprawdę za tą kwotę mogłam kupić sobie na przykład nowego laptopa, ale także zakupić kursy, które pomogły mi rozwinąć moje dodatkowe zainteresowania, które w tym danym okresie było to prawo pracy. Bardzo się cieszę, że mogłam w tym środku uczestniczyć, bo szczerze powiedziawszy, te kursy nie są tak naprawdę tanie, a dzięki temu, że udało mi się je skończyć, kiedy będę chciała za te kilka miesięcy pójść do pracy, to będę wiedziała, czego wymagać od pracodawcy i czego pracodawca może ode mnie oczekiwać tak naprawdę. Dlaczego te kwalifikacje są takie istotne i ważne? Pierwsza sprawa to jest taka, że te kwalifikacje są współtworzone z przedsiębiorcami, tak? Czyli to nie jest teoria, to nie jest, że tak powiem, wykład, to nie jest czysta właśnie teoria, tylko dana kwalifikacja jest opracowywana wspólnie z przedsiębiorcą, wspólnie właśnie z praktykami i z specjalistami z danej dziedziny. Każda z tych kwalifikacji ma swoje efekty nauczania, które w trakcie właśnie szkolenia trzeba zdobyć, tak? Które są sprawdzane na etapie właśnie egzaminowania. Egzaminy w ramach tych kwalifikacji przeważnie składają się z dwóch części. Jest to test teoretyczny, a dodatkowo jest to część praktyczna, czyli właśnie sprawdzanie tych umiejętności praktycznych. Jeśli chodzi na przykład o taką kwalifikację dotyczącą nowoczesnych trendów żywienia człowieka, no to jak najbardziej uczniowie po takim szkoleniu po prostu mają za zadanie skorzystać z nowoczesnych technik gotowania i przygotować daną potrawę, tak? Muszę powiedzieć, że mogę być tylko dumna jako samorządowiec z tego terenu, że na naszym właśnie terenie jest tego typu szkoła. Szkoła, która przygotowuje właśnie mas młodych, otwartych ludzi do rynku pracy. Wielokrotnie, gdzie jestem na spotkaniach nie tylko w gminie, ale nasze powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie, nawet gdzieś tam słyszę wśród przyjaciół samorządowców o tej naszej szkole, o projektach. I tak jak wspomniałam, jestem naprawdę bardzo dumna. My jako samorząd współpracujemy
współpracujemy również z powiatem, ze starostwem. Tutaj ta współpraca jest współpracą bardzo owocną i wraz z panem starostwą jesteśmy tego zdania, że to jest właśnie taka instytucja, w którą należy inwestować, czyli duch, szkoła, co zresztą w ostatnim czasie widać i myślę, że też zauważyliście, że te warunki lokalowe się znacznie poprawiły. Powiem tak, jeśli chodzi o kształcenie, to jedno, a dwa, taki apel do was, że w zasadzie najważniejsze, żebyście w życiu robili to, co lubicie, co kochacie, bo kompetencje to raz, ale dwa, nic na siłę się nie zrobi. Jeżeli będziecie w pracy, która was zupełnie nie interesuje, nie jest dla was ostatecznym wyzwaniem, nie jest spełnieniem waszych marzeń, pewnie musicie sobie gdzieś tam szukać dalej waszej ścieżki zawodowej. Jeśli natomiast macie taką pracę gdzieś wymarzoną i planujecie aplikować do danego zakładu pracy, tu warto poinformować pracodawcę o tych możliwościach, jakie na początek daje właśnie Urząd Pracy. Wiem, że wnioski o staże czy o dofinansowania nie są aż tak skomplikowane i tutaj zarówno pracodawca, jak i wy możecie współpracować z urzędem, żeby po prostu zacząć od czegoś. I to jest bardzo fajna forma współpracy tutaj, skorzystać z możliwości, jakie daje Urząd Pracy, żeby... Thank you.